idziemy do bloku na osiedle, gdzie mieszkała moja prababcia Ela. Zjemy soczewkę. Aha. Zjemy obiad. Za 35 minut 19 plus się zaczyna. Uwielbiam to oglądać. A ile to trwa? Pół godziny. Aha, no dobrze. To ja będę robiła obiad, a ty sobie będziesz oglądał, tak? 19 plus. Tak. Plus będzie Melania. Co za Melania? Blondyna. Dobra, jedziemy. Dlatego, że jak ja widzę tą krzyżówkę tam... Chyba, że jeszcze. Inaczej. Widzimy, proszę Państwa, rynek Marciński. Jesteśmy w Marcinie. Na samochody filmujesz zamiast rynek. Uchwyciłem rynek. W tej chwili jesteśmy w Dwumieście, czyli w aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Do kamery. Wyblaknięty znak stop, że oni tego nie mogą wymienić? Nie mogą wymienić. Mają związane ręce. To jest niedbalstwo, a nie związane ręce. To jest obwodnica Barcina, Artur. Tak. No. Barcin nie jest, nie jest miasteczkiem, miastem bez obwodnicy. No, oczywiście, że ma. Ciekawe, czy będą zmianki. Gdzie? Na osiedlu. Bloki. Są bloki. Babcia miała działkę, nie? Pamiętam. Byłem dawno temu. Byliśmy. Pokazywałeś tam, nie?
Pewnie. Działka prababci Eli. Została sprzedana dawno. Tak. Ocieplili ten blok. A stałe okna piwniczne zostawili w spokoju, że są niezastąpione. Coś tu robią. Kończą żłobek. Tak. Skąd wiesz? Czytałem. Był napis. Nie mogłam tu zaparkować, co? Jest nie wiadomo, czy tam... W tym bloku mieszkała ciocia Ewa. O Jezus, kochanie. Już dojeżdżamy do tego bloku prababci Eli. Czy to jakieś miejsce będzie? To jakieś zebranie, coś? Z drugiej strony pojedziemy, co? Jezu, ale te spowalniacze to już takie porobili. Ze względów bezpieczeństwa. Z drugiej strony pojedziemy. Nowy budynek postawili. Dom kultury. Kultury trochę. Może. Tu parkowaliśmy w dawnych czasach. W jakim dawnych czasach? Pamiętam. Weź mi ten telefon.